Szczęść Boże, dziś odwiedzamy Ignatycze. Jest to miejscowość bardzo blisko położona od Mińska, stolicy dzisiejszej Republiki Białoruś. W zasadzie od granic Mińska jest w odległości nie więcej niż 30 km. Ignatycze były znane z tego, że jest to posiadłość rodziny Jelskich i Wilhelm Jelski, który był ostatnim właścicielem Ignatycz, założył w Ignatyczach stację badań nad roślinami, zajmował się selekcją i również był znanym kolekcjonerem dzieł sztuki. Zebrał również bardzo znaczną i kosztowną kolekcję, która niestety przepadła w zawierusze rewolucyjnej w 1919 roku po śmierci Wilhelma Jelskiego. Jeszcze w XVII wieku Ignatyczy należały do rodziny Haleckich. Od nich w pierwszej połowie XVIII wieku przeszły do Radziwiłłów i włączone zostały do dominium annopolskiego. Przed 1850 roku majątek ten wydzielony znów z klucza nabyli Kalenczyńscy. Jakowiano Zofii Kalenczyńskiej, zamężnej za Włodzimierzem Jelskim, Ignatyczy przeszły ostatecznie w posiadanie Jelskich. Włodzimierz Jelski, syn Ludwika, prezesa Banku Polskiego z 1832 roku i znanego polityka oraz Klotyldy Moniuszkówny, wykształcony w Sorbonie Paryskiej, mieszkał w Ignatyczach w latach 1857-1863. Jednak w ciągu tak krótkiego czasu zdążył zagospodarować dobra i zaprowadzić tam porządek. Jako zwolennik powstania styczniowego został uwięziony, zesłany do guberni orenburskiej. Po powrocie do kraju przebywał w królestwie. Ignatycze jako majątek posagowy żony ocalały od konfiskaty. Następnym i ostatnim właścicielem był więc syn Włodzimierza Wilhelm Jelski. Do początku XX wieku istniał w Ignatyczach niezbyt rozległy, ale bardzo charakterystyczny dwór, nie wiadomo kiedy wybudowany. Mógł pochodzić jeszcze z czasów haleckich. Był w całości drewniany, obity na zewnątrz pionowo deskami i listwami. Część środkową miał parterową, zaś skrzydła boczne podniesione do wysokości facjatki. Od strony zajazdu przy części środkowej mieścił się ganek o czterech smukłych drewnianych filarach z trójkątnym szczytem ujętym w ramy bogato profilowanego gzymsu. Dom nakrywał wysoki dach gontowy. Przed 1914 rokiem ten piękny zabytek budownictwa drewnianego całkowicie zmienił swój wygląd. Do częściowo rozebranego, a w pozostałej części gruntownie przerobionego starego dworu przystawiony bowiem został dwór nowy, dwukondygnacyjny, wyglądem swym krańcowo różniący się od poprzedniego. Szczególnie bogatą dekorację plastyczną o tematyce wici roślinnych otrzymały płyciny umieszczone po obu stronach portfenetru, zwieńczone również bogatszym niż pozostałe naczółkiem. Nad drzwiami wejściowymi poprzedzonymi niskim tarasem znajdował się balkon umieszczony na wydatnych wspornikach. Wiadomo wszakże, że Wilhelm Jelski, będąc kolekcjonerem dzieł sztuki, a szczególnie obrazów, posiada w Ignatyczach sporą galerię płócien polskich i innych. Z obcej szkoły starszej jedno z czołowych miejsc w kolekcji zajmowały duże medaliony Franciszka Solimeny. Królowa Saba u Salomona, Judyta i Holofernes, Sąd Salomona i Estera u Achasferusa. Z malarstwa polskiego należy wymienić m.in. pracę Witolda Pruszkowskiego, w tym ogromny obraz Postrzyżyny Piasta, a dalej dzieła Jana Matejki, Leona Wyczółkowskiego, Aleksandra Gierymskiego, Józefa Zimlera, Henryka Weissenhoffa, Franciszka Żmurki i inne. Znaczna część zbiorów dworu Ignatyckiego uległa zniszczeniu, jak wiadomo, w okresie rewolucji 1917 roku. Z uratowanych resztek w czasie, gdy znalazły się tam wojska polskie, właściciel miał zamiar utworzyć zalążek muzeum umieszczonego w Mińsko-Białoruskim. Zaskoczyła go jednak śmierć. Zbiory na razie uratowane przepadły także. Parku w Ignatyczach nie było, dwór otaczał tylko niewielki ogród. Do dworu wiodła monumentalna brama wjazdowa, usytuowana po prawej stronie domu. Na filarach umieszczono wykute w kamieniu rzeźby niedźwiedzi, podtrzymujących tarcze herbowe dziedziców. Dziś budynek siedziby jest w zadowalającym stanie. Niestety teren jest otoczony wysokim płotem. Na ile wiadomo, dzierżawca, który korzysta z terenu wokół pałacu, w zasadzie nie ma dostępu
do budynku. Niestety nie możemy jakby pokazać sam budynek. Zobaczymy teren wokół, jak również i niektóre zdjęcia, które zostały zrobione w okresie wcześniejszym. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Ignatyczach. Tak nazywała się ta wieś jeszcze 100 lat temu. W tych Ignatyczach niegdyś był majątek Jelskich. Ród Jelskich pochodzi z miejscowości Jelsk na południu dzisiejszej Białorusi w powiecie mozyrskim. Dostęp do siedziby jest ograniczony. Nie tak dawno temu ta posiadłość została sprzedana tutaj nowemu właścicielowi. Ten właściciel otoczył majątek płotem i nie możemy wejść bliżej do budynku. Dlatego mówię akurat z tego miejsca. Jak zostało powiedziane, Wilhelm Jelski założył w Ignatyczach właśnie stację badawczą i trzeba powiedzieć, że Mińsk, stolica dzisiejszej Republiki Białoruś, w ciągu 30 lat już po tym wydarzeniu, znaczy po rewolucji, w ciągu 30 lat korzystał z tej stacji, znaczy z tych krzewów, w sprawie właśnie obsadzenia drzewami miasta. Także 30 lat to taki potencjał, który wydała ta stacja badawcza założona przez świętej pamięci Wilhelma Jelskiego w Ignatyczach. W Ignatyczach stan tej siedziby, o której mówimy, jak mówię, jest zadowalający, więc również możemy oczekiwać, że dojdzie kiedyś do jej odnowienia i do takiego stopnia dostępności, że będziemy mogli ją zobaczyć bezpośrednio jakby wewnątrz i wokół. Także do następnych spotkań. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.